Super, co tam co? Jestem wyczelownikiem. O Jezus. Troszeczkę pogadam tu ze sąsiedzi. Już poznaję ten głos, to... Właściwie to chciałem się widzieć z paladynami. Niewielka jest na to szansa. Od kiedy paladyni urządzili swoją siedzibę w górnym mieście, ciężko jest się tam dostać. No tak. Potrzebuję pieniędzy. Szukam pracy. Słyszałem, że Bosper ma jakieś problemy z zaopatrzeniem. Jego sklep znajduje się kilka kroków stąd. Ja już tam byłam. No. Mówią, że ponoć dobrze płaci. Jasne, dobrze płaci. Co sprzedajesz? W tej chwili wybór jest niewielki. Ten cholerny właściciel ziemski przerwał dostawy, a to, co skupujemy z małych farm, nie wystarcza, by zaspokoić potrzeby miasta.
Co wiesz o najemnikach Honara? Słyszałem, że większość z nich to byli skazańcy z kolonii Gumisz. Ich przywódca był chyba jakąś grubą rybą na królewskim dworze. Generałem czy kimś takim. Wygnano go jako zdrajcę. Ciężkie czasy nastały. Super, no więc nie, to dla mnie jest wartość, wartość, no. To się mówiłeś, dobra, idź sobie, bye bye, pogadaj. Czego chcesz? Chciałem się tutaj rozejrzeć. A dokąd dokładnie się udajesz? O, ten gość też zgodny. Czy są tutaj jakieś interesujące rzeczy? Jest burdel i knajpa. Właściciel nazywa się Karni. Jeśli potrzebne ci są jakieś informacje, powinieneś udać się do niego. Potrzebujesz gotówki? A co, rozdajesz pieniądze? A co, rozdajesz pieniądze? Tak. Nie, ale po drugiej stronie ulicy mieszka Lema. Pożycza pieniądze na proces. Jestem pewien, że pożyczy ci parę sztuk. Czy ostatnio wydarzyło się tutaj coś ciekawego? Nie tak dawno temu Straż Miejska wywróciła całą dzielnicę portową do góry nogami. Szukali skradzionych kosztowności. Ostatnio zdarzyło się tu sporo kradzieży, szczególnie w lepszych dzielnicach. Najwyraźniej próbują zwalić winę na biedotę z portu. Teraz nie ma rady, co jest ty. Nie ma. Ja tu po prostu tego jesteś. No, już upijał. Już przestać się nie naprawdę. Co tam przybijesz? Od wielu dni próbuję naprawiać uszkodzenia dachu. Dobra, w tym zniknęła strona. Krokwie dosłownie rozpadają się po ostatnich deszczach. Wkrótce to wszystko zawali mi się na głowę. Co masz na myśli? Zajmuje się pożyczka. Skoro do mnie przychodzisz, to czego mógłbyś chcieć? Oczywiście pieniędzy. Jasne. Ile chcesz? Pobieram 20% od pożyczanej sumy. Oho. Tak, można tyle? Dobra.
Bierzemy to. 1000 sztuk złota. O. To samo nie jest dobre. Chyba nie masz zbyt równo pod sufitem. Hmm? Dam ci 100. I pamiętaj, jutro chcę je z powrotem. O, jutro chcę z powrotem. Proszę, to twoje pieniądze. Uważaj się z okiem sobie. Teraz coś jest z powrotem. Aha. Na to trochę. A to dupek. Idź cholera dupku. Z powrotem do sobie z samą żyć. Potem mi dupę pocałować. Tylko sobie pożyczyłem z powrotem. Mamy kasę. Na kasę możemy zrobić nic. Pobawić się. Dobra. Dobra. Ojej. Ta stopień znajdziesz z pierza. Jak pójdę zrobić? Ha, ha, ha.